Trochę chłodno, co? A lot to absorb. Hogwarts Legacy, które zadebiutuje na rynku już 10 lutego, doczekało się pierwszych recenzji. Wygląda na to, że gra jest tym, o czym każdy fan Harry'ego Pottera marzył od lat. Otwarty świat, mnóstwo aktywności pobocznych, wciągający system walki, piękna grafika i animacje. Recenzenci zwracają jednak uwagę, że dziedzictwo Hogwartu pod żadnym względem nie jest odkrywcze i że historia nie dorównuje opowieści przedstawionej w książkach. Na Metacritic średnia ocen wynosi aktualnie 86 punktów na 100. Udostępniony kilka dni temu materiał wideo z The Day Before jest wypełniony scenami zaczerpniętymi wprost z innych gier. W filmiku znajdziemy sekwencje skopiowane z m.in. Call of Duty Black Ops Cold War czy The Last of Us. Użytkownik Twittera o ksywce Chroma opublikował bezpośrednie porównanie i no trudno tu mówić o delikatnej inspiracji. Tym bardziej, że to nie pierwsza taka sytuacja. Opracowana jako duchowy spadkobierca serii Thief, darmowa skradanka The Dark Mod doczekała się nowej wersji oznaczonej numerem 2.11. Gruntownie ulepszono zachowanie strażników, poprawiono mechanizmy związane z ogłuszaniem wrogów, wydajność silnika, jakość cieni, niektóre modele oraz rozbudowano interfejs wczytywania fanowskich misji. Do premiery Diablo 4 zostało jeszcze kilka miesięcy, ale wiele wskazuje na to, że już niedługo wszyscy chętni będą mogli sprawdzić grę w ramach otwartej bety. Poproszony o podanie jakichś szczegółów, Rod Ferguson odpowiedział: wkrótce. Gdybyśmy tylko mieli wystąpić w tym miesiącu na jakimś evencie, na którym można by ogłosić coś takiego. Jest to swego rodzaju żart, bo już 17 lutego startuje IGN FanFest, na którym ma pojawić się także Blizzard. Wygląda na to, że właśnie wtedy poznamy konkretną datę. I knew him as Solus. Do sieci wyciekły materiały z nadchodzącego Dragon Age Dreadwolf. Zdaniem człowieka, który widział dłuższy gameplay, system walki przypomina ten znany z God of War. Dodatkowo prawdopodobnie pożegnamy się z opcją tzw. taktycznej pauzy oraz kontrolowaniem członków drużyny. Jeden ze zrzutów ekranu sugeruje też, że głównym bohaterem Dreadwolf będzie Szary Strażnik. Studio Rockfish Games podało oficjalną datę premiery Everspace 2. Gra opuści wczesny dostęp już 6 kwietnia, a latem ukaże się także na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series. Deweloperzy pracują nad projektem od 5 lat, a w Early Access Everspace 2 zadebiutował w styczniu 2021 roku. Na Steamie może się pochwalić średnią ocen na poziomie 87%. I to już wszystko na dziś, na razie.